Gość dnia Radia Żnin FM to audycja, w której poruszamy ważne tematy dotyczące życia mieszkańców Pałuk. To również ciekawi goście, którzy często w prosty sposób mówią o trudnych sprawach. W dzisiejszym magazynie gość dnia na temat działalności klubu piłkarskiego Legia Strzelce. Klub występuje obecnie w piłkarskiej B klasie. Jarek Brzeski, dzień dobry raz jeszcze i zapraszam do wysłuchania dzisiejszego magazynu gość dnia. A moim gościem jest dziś prezes Legii Strzelce, prezes klubu piłkarskiego Legia Strzelce. W studiu witamy Mariusza Ostrowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Podstawowe pytanie, które się nasuwa, panie Mariuszu, dlaczego w miejscowości, która liczy nieco ponad 500 mieszkańców, zdecydował się pan powołać klub piłkarski? Trzeci klub piłkarski w gminie Mogilno. Myślę, że tłumaczenie, że to trzeci klub piłkarski w gminie Mogilno jest tutaj mało może takie obiektywne, bo jednak w sąsiedniej gminie Janikowa mamy cztery kluby piłkarskie. Dlaczego zdecydował się pan powołać Legię Strzelce? Zainteresowanie, które pojawiło się w ubiegłej jesieni, wystartowaliśmy w lidze halowej w Mogilnie, było tylu chętnych, że musiałem zgłosić dwa zespoły. Aha. Legia Strzelce, Legia Druga Strzelce. Przyszła wiosna, graliśmy sparingi, zainteresowanie było bardzo duże, graliśmy sparingi z zespołami B-klasowymi i cóż, powstała taka inicjatywa, żeby w połowie roku klub zarejestrować i udało się od nowego sezonu wystartować w B-klasie. Mhm. Powiedzmy o nazwie, dlaczego Legia? Nie ukrywam, że od najmłodszych lat jestem fanem Legii Warszawa. Działałem tam jako też fotoreporter, prowadziłem stronę nieoficjalną warszawskiego klubu. Legia.net. Legia.net, tak jest. I stąd ta Legia. I myślę, że ta nazwa Legia, ja tu już też powtarzałem wielokrotnie, to jest co najmniej 50% wartości tego, że to jest tak popularne, jak jest w tej chwili. Dziś jest pan sołtysem miejscowości Strzelce, raz jeszcze powtórzę, powiat mogileński, ale Legia cały czas w sercu. Do studia przyszedł pan z medalionem w kształcie żyletki i z napisem Warszawa. No tak, z tym tak praktycznie się nie rozstaję. Staram się tutaj... Wie pan, ja trochę w piłce nożnej jestem i żyletka, żyleta, Legia... Nie kojarzy mi się to może z kibolami, raczej tutaj z kibicowaniem kulturalnym i z pasją bardziej do klubu niż do takich tam powiedzmy wybryków kibolskich. Incydent na parkingu po przegranym meczu Legionistów, skoro Legia w sercu, to proszę o komentarz. No to mi się wydaje było nietaktowne ze strony kibiców, przesada. Fakt, wyniki odbiegają w tej chwili od oczekiwań no i kibiców i właścicieli, ale takim tak sposobem nie wolno. Nie się odbywać nie, w europejskim kraju, w ekstraklasie? Nie, to jest zdecydowanie gruba przesada, by do jakiejś tam przemocy fizycznej w stosunku do zawodników się odnosić po jakimś tam przegranym meczu. Oni chcieli zmotywować piłkarzy. Motywacją dla nich powinny być tutaj wola walki, wysokie płace, jakie mają w klubie, a nie to, żeby tam po prostu poprzez przemoc siłową tam ich tam motywować do lepszych wyników. Wróćmy na nasz lokalny grunt. Legia Strzelce, powiat mogileński. Ilu zawodników obecnie liczy kadra Legii? W tej chwili mam 30 zawodników w kadrze zgłoszonych do rozgrywek. Na dobę, dwie doby przed każdym meczem ligowym trener musi wyznaczać 18 meczową. Mhm. Ze względu na to, że 18 w protokole może być tylko zgłoszonych do danego meczu. Ci słabsi, czy ci, którzy to powiedzmy mają w akurat dniu pracę, czy jakiś wyjazd, wiadomo, się nie łapią do kadry meczowej. Drodzy słuchacze, jestem wam winien pewne wyjaśnienie, bo pierwotnie zamysł tej rozmowy był taki, że w studium mieli się panowie pojawić obaj. I panowie, mam tutaj na myśli mojego gościa, Mariusza Ostrowskiego, ale także włodarza Mogilna, burmistrza Mogilna, Leszka Duszyńskiego. Rozmawiałem z panem burmistrzem Duszyńskim we wtorek, 10 października. Nie przyjął zaproszenia do udziału w tej dzisiejszej dyskusji, ale mamy oficjalne stanowisko burmistrza Mogilna właśnie na temat klubu piłkarskiego Legia Strzelce. To stanowisko za chwilę oczywiście przytoczę. To tak tylko tytułem wyjaśnienia i wprowadzenia. Rozmowę z panem burmistrzem zakończyłem słowami, że gdyby zmienił zdanie, to oczywiście zaproszenie cały czas aktualne. No, jak słyszycie, drodzy słuchacze, pan burmistrz nie skorzystał z tego zaproszenia. Jesteśmy we dwójkę. Dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że burmistrzowi Mogilna nie do końca spodobało się to, że pan taki klub piłkarski Legia Strzelce powołał i na poparcie tych moich słów sprzed chwili wypowiedź burmistrza Mogilna właśnie z wtorku, 10 października, wtedy telefonicznie rozmawiałem
z Leszkiem Duszyńskim. Posłuchajmy, to będzie cytat, wypowiedź Leszka Duszyńskiego właśnie z 10 października. Uwaga, czytam cytat. Każdy ma prawo się zrzeszać, powołać do życia stowarzyszenie i ubiegać się o granty z gminy Mogilno. Mamy jednak w gminie za dużo klubów piłkarskich. Powielanie i tworzenie kolejnego klubu piłkarskiego mija się z celem. Oczywiście z punktu widzenia budżetu gminy Mogilno. W naszej gminie jest nisza do zagospodarowania w innych dyscyplinach sportowych, ale nie w piłce nożnej. Nie trzeba też od razu zakładać nowego klubu, jeśli ktoś chce działać w sporcie. To są słowa Leszka Duszyńskiego, burmistrza Mogilna z 10 października. Co pan na to? Za dużo tych klubów, oczywiście w dopowiedzeniu warto uzupełnić, chodzi o Pogoń Mogilno i Notecie Gębice. Pana klub jest trzecim klubem w gminie. Tak, nie ukrywam, że burmistrz cały czas stoi przy stanowisku, że dla niego liczą się kluby z tradycjami, Pogoń i Noteć Gębice. Ale jeśli tak uważa, to dlaczego, skąd ta popularność? Dlaczego u nas w Legii jest tylu chętnych do gry? Jeśli uważa, że dwa kluby wystarczą, to skąd ci chętni się biorą? Myślę, że na 24-tysięczną gminę Mogilno jeden klub kolejny więcej to naprawdę nie jest problem dla gminy, a dotacje, które miały być przyznane naszemu klubowi, czyli kwota 16 tysięcy złotych, jaka na sezon jest wymagana, jest taka minimalna do tego, by klub mógł egzystować, mógł prowadzić swoją tam taką działalność podstawową, nie będzie dla budżetu gminy Mogilno żadnym kompletnie obciążeniem, które odbije się negatywnie na finansach gminy. Kto obecnie finansuje działalność klubu? Nie ukrywam, że głównym tutaj sponsorem jestem ja w utrzymaniu tego klubu. Mam jednego sponsora, który też się tam dorzucił, ale na razie to wszystko jest na moich barkach. Jakie to są koszty, jeden sezon gry w B-klasie? Tak jak mówiłem, 16 tysięcy złotych. Mhm. Wiadomo, że na początku działalności, jaką tutaj teraz przeszliśmy tą drogę, no to są takie, to jest stworzenie tych fundamentów klubu, które ponoszą swoje koszty, bo wpisy do Związku Piłki Nożnej, zakup ewentualnych strojów, dresów, które też zakupiliśmy dla każdego zawodnika, sprowadzenie zawodników także z innych klubów, to wszystko są koszty. Idziecie, dresy i tak dalej, to w B-klasie rzadkość. Dlatego ja postawiłem na organizację. Myślę, że to mądre zarządzanie i organizacja to przyciąga właśnie młodzież. I to różni może ten mój klub, że tak powiem, tą Legię od Pogoni, że tutaj po prostu też chcemy dać coś od siebie. Nie tylko bazować na ewentualnych dotacjach, które mogą tam spłynąć, ale też jakąś swoją inicjatywę wnieść, która uatrakcyjni ten klub, który będzie uważany za taki jakby wzór do naśladowania, do organizacji. Wiem, że gramy w B-klasie, w najniższej klasie rozgrywkowej, ale chcemy już poziomem dorównać do tych, powiedzmy, klubów grających w wyższych ligach. Stąd też byliśmy między już na turnieju w Toruniu, byliśmy na turnieju Leszka Pisza w Warszawie i to jest też atrakcja dla chłopaków, którzy grają w tej kadrze. Jest motywacja do tego, by tu przyjść, by tu grać, by po prostu reprezentować ten klub jak najlepiej. Panie prezesie, w Polsce, w innych województwach są rozgrywki C-klasowe. Proszę się nie martwić. Jest jeszcze niższy szczebel. Ja wiem, że są. To tak na marginesie. W naszym regionie też parę lat temu była C-klasa. Żartując, panie Mariuszu, to tylko żart. Wróćmy do kwestii finansowania. Burmistrz Mogilna w tej wypowiedzi z 10 października, którą cytowałem przed chwilą, powiedział mnie telefonicznie, że każdy może się zgłaszać, każdy może się ubiegać o granty z gminy Mogilno. W tym nowym roku budżetowym 2018 będziecie się starać o takie tak, środki? Tak, z tego powodu też wniosek do burmistrza, do Urzędu Miasta już wpłynął z prośbą o zabezpieczenie środków na dotacje dla klubu Legia Strzelce w roku budżetowym 2018. Otrzymaliście już odpowiedź? Budżet z tego co wiem będzie uchwalany w listopadzie przez Radę Miejską. Podejrzewam, że w styczniu będzie podział tych środków na sport przeznaczonych. Z mojego punktu widzenia obiektywnie i sprawiedliwe byłoby, gdyby burmistrz te pieniądze i na Pogoń drugą, która gra w naszej klasie rozgrywkowej, i na Legię Strzelce podzielił porówno. O jaką kwotę wnioskujecie? 16 tysięcy złotych. Nie chcemy więcej, żeby tam burmistrz nam finansował, czy gmina finansowała z publicznych pieniędzy jakieś tam kwoty typu premie dla piłkarzy, czy transfer jakichś zawodników. To moim zdaniem jest nietaktowne. Podstawowa, minimalna działalność, 16 tysięcy, więcej nie chcemy. Mówi pan o listopadzie 2017 i o styczniu 2018, ale mamy coś takiego jak prowizorium budżetowe. Też doskonale na pewno słuchacze o tym wiedzą. Pan jako menadżer, jako prezes Sołtys na pewno lobbuje, na pewno rozmawia. Ma pan jakieś przecieki? Będzie ta dotacja?
Myślę, że będzie. Myślę, że burmistrz się ugnie pod tym naporem, bo dlaczego miałby się ugiąć? Jego zdaniem trzeci klub piłkarski nie jest potrzebny. Ale jest duży nacisk. Jest dużo osób, które tutaj mi kibicuje, które uważa powstanie Legii za takie coś nowego w gminie Mogilno. I myślę, że jednak to się zakończy, sprawa pozytywnie i te pieniądze otrzymamy. Dlaczego piłka nożna? Burmistrz Mogilna twierdzi, że nisza jest gdzie indziej, na przykład w lekkiej atletyce. Ja wiem, będąc u pana burmistrza, stwierdził, że na piłkę nożną nam pieniędzy nie da. Gdybyśmy coś innego założyli, typu skoki spadochronowe, to pieniądze byśmy dostali. Myślę, że to jest najbardziej popularna dyscyplina sportu w kraju i jest możliwość tutaj rozwoju tej młodzieży poprzez spędzanie tego wolnego czasu, poprzez uprawianie tej piłki. No nie ukrywajmy, kadra gra dobrze, popularność tej dyscypliny w kraju też wzrosła w ostatnim czasie. Jeszcze jeden cytat z burmistrza Mogilna Leszka Duszyńskiego. Uwaga, czytam cytat. Jeżeli pan sołtys realizuje jakieś swoje pomysły, chce je realizować i grać i nazwać to Legia Strzelce, to ja uważam, że w przypadku piłki nożnej nie ma miejsca na dodatkowe kluby. Nieważne, czy to się nazywa Legia Strzelce, czy Wisła Kamionek, czy Widzew Zbytowo, czy też Zawisza Wszędzie. To jest cytat z redaktora Marka Holaka, Tygodnik Pałuki, 5 października 2017. Znowu powielenie tej wypowiedzi z 10, czyli tak naprawdę to stanowisko w ciągu tych 5 dni burmistrza Duszyńskiego się nie zmieniło. No nie zmienia się już od dłuższego czasu. Cały czas burmistrz twierdzi, że to jest mój prywatny klub, moja inicjatywa i sam powinienem to finansować. No jest taka różnica, że to nie jest indywidualna dyscyplina sportu i te pieniądze nie idą dla mnie, na mój sprzęt, dla samego siebie. Korzysta z tego młodzież z gminy Mogilno. I to też dla nich jest wszystko robione. Nie, to jest tak, że to jest prywatna inicjatywa, prywatny klub burmistrza i sołtysa i to jest tylko, że tak powiem, te finanse miały być w moją stronę kierowane. Jak długo istnieje Legia Strzelce? Oficjalnie 21 czerwca mieliśmy zebranie założycielskie, 28 był klub wpisany w starostwie powiatowym do ewidencji klubów sportowych. 2016. W roku 2017. Także zdążyliśmy w ciągu praktycznie 2 tygodni wszystkie papiery, włącznie z uzyskaniem numeru NIP, uzyskaniem numeru REGON, potrzebnym do wystartowania w rozgrywkach, zgłosić do Związku Piłki Nożnej. Udało się to wszystko w ekspresowym tempie, naprawdę mistrzostwo świata. Według spisu powszechnego z 2011 roku w Strzelcach mieszka 523 mieszkańców. Skąd macie zawodników? Zawodników mamy ze Strzelec, z okolic Strzelec, między innymi Mogilno, Dąbrówka, Głogówiec, Rzadkwin. Jest część zawodników z Kruszwicy. Wolą grać u pana niż w Gople? No, też się dziwię, bo zawodnicy naprawdę zmieniają kluby z wyższej ligi, między innymi z Gopa Kruszwica, między innymi z Kujawi, Nowrocław, z czwartej ligi przychodzą do B-klasy grać w Legii. To jest ewenement chyba na skalę, nie wiem, światową. Pana zdaniem, dlaczego tak się dzieje? Po pierwsze Legia, po drugie myślę, że tutaj perspektywy, właśnie te organizacje, o której wspomniałem, te ewentualne występy w tych turniejach, ten wyjazd do Warszawy, wyjazd do Torunia, to wszystko składa się na to, że jesteśmy już jesteśmy, chociaż mam tak krótkie dopiero, że tak powiem, życiorys, postrzegani bardzo pozytywnie. Pan dosyć często mówi o tych wyjazdach do innych miast, do dużych miast, między innymi do stolicy. To się będzie powtarzać? Czy to były jednorazowe strzały? Nie, myślę, że w przyszłym roku, jeśli oczywiście terminarz rozgrywek pozwoli, powtórzymy to i będziemy szukać też innych turniejów. Chcemy się promować nie tylko tutaj na terenie gminy Mogilno, jak również poza na szerszym terenie kraju. Pan zakasał ręce do pracy, pan chce, żeby Legia funkcjonowała. Co musiałby się zdarzyć, żeby pan zrezygnował? Bo jak na razie opór burmistrza pana nie złamał. Dopóki jest zainteresowanie młodzieży, dopóki mam chętnych do gry, na pewno jest to budujące i to motywuje do dalszego działania. Gdybym miał, nie wiem, wydzwaniać po zawodników pół godziny przed meczem, czy w dniu meczu przyjedź, bo nie mam jedenastki, no to jest wtedy takie dołujące. To wtedy można faktycznie się poddać, ale w tej chwili, na dzień dzisiejszy, nie wyobrażam sobie, żeby taka sytuacja miała miejsce w moim klubie. W Legii Strzelce grają zawodnicy, którzy nie łapali się do składów Pogoni drugiej Mogilno. Grają zawodnicy, znaczy trzech zawodników przyszło z Pogoni drugiej Mogilno, którzy grali w Pogoni Mogilno w tamtym sezonie. Przeszli do mojego klubu. Kolejnych trzech też z Pogoni przyszło, ale oni już zrezygnowali z gry w Pogoni wcześniej, już jesienią ubiegłego roku. Co na to sztab szkoleniowy Pogoni? Klub jako klub nie ma możliwości zablokowania, że tak powiem, transferu zawodnika. Jeśli zawodnik wyrazi gotowość zmiany klubu w okresie letnim, po prostu przechodzi z klubu do klubu.
Technicznie, formalnie, prawnie, jak to się odbywa? Bo mamy tutaj do czynienia tak zwanymi kartami zawodniczymi. Tak, zawodnik podpisuje deklarację gry amatora, powiedzmy w Legii na sezon 2017-2018. Wyraża gotowość gry w Legii, a już potem rola, powiedzmy, prezesów moja czy prezesa Pogoni jest tego, żeby klub zawodnika zwolnił, dogadać się w stosunku do kwoty, czy idzie na jako wolny transfer, czy odpłatny. Cytowałem przed chwilą burmistrza Mogilna, cytat z 5 października i cytat z 10 października, a 30 września, kilka dni wcześniej, Legia Strzelce grała z Pogonią drugą Mogilną. Jaki był wynik? Wygraliśmy 4-1. Przypadek? Nie przypadek. Uważam, przypadek, że... Przypadek stanowisko burmistrza, a wynik tego meczu? To znaczy, mi na zwycięstwie w tym meczu zależało podwójnie, bo chciałem pokazać... Kiedy pojawił się opór burmistrza wobec Legii Strzelce? No już w momencie, kiedy po prostu graliśmy już te mecze sparingowe w tym pierwszym półroczu. I później w momencie zakładania klubu już wiedziałem, że ten stosunek jest niechętny, że będzie ciężko o te dotacje, o finansowanie ze strony właśnie burmistrza tego klubu. Nie przestraszył się pan? Nie. Chciałem udowodnić, że jednak można coś zrobić bez pomocy Urzędu Miasta i myślę, że udowodniłem. Sam burmistrz, myślę, że sam się nie spodziewał takiego rozmachu tego przedsięwzięcia i jest też zaskoczony tym, co się w tej chwili dzieje. Najbliższy mecz Legii Strzelce. Panie prezesie, panie sołtysie, zaprośmy na ten mecz. Zapraszam bardzo gorąco kibiców. Gramy w niedzielę o 15:30. Swoje mecze rozgrywamy na boisku w Dąbrówce. 15:30 początek spotkania. Będzie to 8. kolejka. Zespół jest po 3 zwycięstwach z rzędu. Powoli pnie się w górę tabeli. Może się uda awansować, może się nie uda awansować w pierwszym sezonie. Znak zapytania, ale zapraszam gorąco w niedzielę na stadion. Tak jest. Zapraszamy. Nie padła jeszcze nazwa rywala. Promień Szczepanowo. Tak jest, gra się z sąsiadem z tabeli, to też ciekawe, na pewno będzie to mecz o tak zwane 6 punktów. Myślę, że damy sobie radę. O, bardzo pan wierzy w swój zespół, to bardzo dobrze, taki powinien być prezes. Częściowo pan już odpowiedział na to pytanie, ale jeszcze powiele. W co celuje Legia w tym sezonie, w sezonach kolejnych? Na pewno chcemy z tej B-klasy wyjść jak najprędzej. Myślałem, że to się uda w tym sezonie. Początek ligi nie był za ciekawy. Wiadomo, przyszli zawodnicy z różnych klubów, potrzebne było zgranie. A tutaj nasz główny rywal, Spójnia Białobłota, na razie z kompletem zwycięstw prowadzi w tabeli. Ciężko będzie ich dogonić, chociaż jeszcze nie wszystko stracone. Liczymy, że jeszcze może gdzieś tam się potkną. Mówił pan o Gople Kruszwica, że jest pan zaskoczony, że zawodnicy z Gopła przychodzą do Legii Strzelce. Oni jakoś reagowali, zgłaszali sprzeciw. Oczywiście taki tylko werbalny, bo tylko tyle mogą zrobić. Nie było żadnego sprzeciwu. Z ich strony nie słyszałem. Wiem, że jeszcze jeden napastnik teraz zimą chce przejść do nas z Gopła Kruszwica. Zimą może być o tyle trudniej, że klub wtedy się musi zgodzić, może przeblokować danego zawodnika. Jak się potoczą rozmowy, okaże się w przerwie zimowej. Czego mogę panu życzyć na koniec rozmowy? Myślę, że kompromisu z burmistrzem i dobrych wyników. Jest ten kompromis możliwy? Jest, myślę, że jest. Ja nie jestem człowiekiem konfliktowym. Ogólnie ta walka na argumenty, myślę, że jest po naszej stronie i burmistrz to zrozumie. A jako włodarz tego miasta, tej gminy, powinien też właśnie wziąć pod uwagę to, że z tego korzystają właśnie młodzi chłopacy z terenu zamieszkania tutaj gminy Mogilno. Prezes Legii Strzelce i sołtys z miejscowości Strzelce, Mariusz Ostrowski, był dziś naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Gość dnia Radia Żnin FM.